Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z widzami Minecraft Teamwork, seria siódma. Jesteśmy po siódmym zadaniu w tej serii, także od razu przechodzimy do rzeczy. Siódme zadanie wykonał Misiek. I od razu zobaczmy, co też zrobił. Tutaj bardzo blisko spawnu zrobił nam linię tramwajową, zatem sobie wsiądziemy w tramwaj i sobie pojedziemy. Wow! Jedziemy. I przed nami się robi takie różowe, fioletowe. I ma jeszcze F napisane. Okej, okay, wysiadamy. Także podjechaliśmy blisko siedziby czegoś na F. O, nożyce. Rozumiem, że mam to... Tadam, tadam, wielkie otwarcie czegoś na F. Zostawmy nożyce, żeby nic nie zepsuć przy okazji. Witaj, Aniu. Chciałbym ci przedstawić mojego dawnego przyjaciela, żółwia Franklina, pochodzącego z południowej Azji. Uwielbia on fioletowy kolor i piaskowiec. Mam nadzieję, że dobrze będzie się tu czuł. A teraz zapraszam do zwiedzenia i pozdrawiam Misiek. Okej. Okay. Czyli idziemy obejrzeć Franklina. Tu jest wejście, a tu jest wyjście. Okej, okay, to wchodzimy. Tadam! Dzień dobry, panie bałwanie. Bilet już teraz nauczona po ostatnim. Dobra, jestem normalna chyba. To sobie wezmę bilet normalny. Czy już mogę wejść? Aha, dobrze, dzięki. Gruba jestem, to drzwi sobie dwa otworzę. Okej, cóż tu mamy? Rejsy łodzią. Restauracja. A, to takie wielkie to restauracja jest. O, dzień dobry panu. Rybki pan sprzedaje i inne ciastka, super. Restauracja i tu się na górę jeszcze idzie. No, restauracja jak się patrzy. Aha, i tutaj można widoki podziwiać. Jeżdżące tramwaje i tak dalej. Uuu, jakie czaszki. A tam nie widać już nic więcej. Okej, okay, schodzimy. Czyli w restauracji można sobie odpocząć. Rejsy łodzią, to potem sobie. Najpierw sobie zwiedzimy tutaj terrarium żółwia Franklina. To za momencik, bo tutaj jeszcze coś jest. Sklep z pamiątkami. Aha. Ile czaszek. Obrazy. Czyli, że tutaj też jest to, co było widać. Co tam, panie? Ledwo pan wystaje zza tej lady. Same oczy. Aha, i tutaj też widać widok. Widać widok. Za 140 zł coś można kupić. Jajo Franklina. Kołysanka Franklina. To on śpiewa kołysanki i radio Franklina. Okej. Okay. A tutaj głowy creepera, zombików i innych ludków, i czaszki mrocznego i czaszki zwykłego. Okej, okay, to idziemy dalej. Zwiedzamy. Tu jest wyjście, czyli idziemy do terrarium. O, WC. Dzień dobry. Łapki umyte. Wiedziałam, że coś rozwalę. Ja po prostu jestem zdolna. Okej. Okay. Naprawione. Żeby nie było. Żeby nie było, to naprawione. Aha, a tutaj sikamy. I inne rzeczy robimy. I tutaj też. Dobrze. Okej. Okay. No to idźmy teraz żółwia obejrzeć. Dun. Ściana. Bim. Dzień dobry, żółwiku. Cześć, Franklin. A, to on ma tutaj ten, bez dachu, na powietrzu sobie siedzi.
Cześć Franklin, co tam ciekawego słychać? Franklin w całej okazałości. O, ma nawet ogonek trochę zzieleniał już ze starości. Aha. No, zejdź na dół. Franklin ma oczka i patrzy. I jest z tego, co kojarzę, co było napisane, jest przyjaznym żółwiem. Okej, to teraz sobie popłyniemy łodzią. Ma tutaj bardzo ładny teren, zadrzewiony, także cień na niego, jakby miał za dużo słońca, to sobie w cień się schowa. Super, tutaj nie ma żadnych przejść dokądś, ale można podziwiać Franklina z każdej strony. Płetewki ma też. Franklin od tyłu. I z drugiego boku. I takie wodospady tutaj spływają. I Franklin z tego boku. Ok, to idziemy teraz popływać sobie łodzią. Din, 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 din. Pomieszczenie służbowe. Ok, to nie wchodzimy. Rejsy łodzią. Ups, ups. Rejsy statkiem 5 złotych łódź. Ok. A, to do Franklina sobie można podpłynąć. Posie. No, dobrze. Cześć, Franklin. Jesteśmy blisko. Okej, czyli można tutaj. Fajnie. Teraz to już tylko pozostaje wejść na Franklina. Hopsia, hopsia. I popływać na Franklinie. No niestety nie można sobie zdjęcia, fotki trzasnąć. Chyba, że tak jakoś z tej strony nie da rady. Ok, także jak widzicie, Franklin w ogóle nie odczuwa tego, że ja na nim sobie stoję. W ogóle się tym nie przejmuję. Także jest to faktycznie przyjazny żółwik. Cześć, Franklin. To tymczasem. No, także obejrzeliśmy sobie Franklina. Nie popływaliśmy za bardzo, bo to trzeba jeszcze umieć pływać, kierować łódką. Nie to, co ja robię. Zatem wychodzimy. Praca, jak widzicie, całkiem sympatyczna. Nie tu. Gdzie się wychodzi? Gdzieś było wyjście. Tu było wyjście. Wyjście. Praca całkiem sympatyczna. Dosyć spore te tutaj widokowe okna. No i Franklin też dosyć spory. Także możemy sobie wsiąść. Tu jest z powrotem. I pojechać do naszej siedziby. Tak, i jak już dojedziemy, to oczywiście zaczniemy dyskusję na temat nowego odcinka i do nowego odcinka nową pracę ósmą wykona osoba, która jako pierwsza prześle do mnie hasło. Hasło oczywiście składa się z dwóch części, jak zwykle. Pierwsza część jest w blogu, na blogu, do którego link jest w opisie do filmiku. Druga część hasła jest na stronie aniapg.pl, oczywiście w sekcji Teamwork. No i osoba, która znajdzie obie części, pisze do mnie maila poprzez kliknięcie na kontakt e-mail albo na stronie aniapg.pl, albo na blogu. I w tym mailu pisze w tytule całe hasło, a w treści pisze trzy bardzo ważne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest nick na YouTube,
Druga rzecz to jest nick w Minecrafcie, bo to nie zawsze jest to samo. I trzecia bardzo, bardzo ważna rzecz, czy masz Minecraft Premium czy Non-Premium, bo żebym wiedziała, jak ustawić serwer. No i osoba, która jako pierwsza do mnie prześle takiego maila z hasłem i z tymi danymi, to ta, do tej osoby wyślę maila, żeby potwierdziła ta osoba, że ma na pewno czas od soboty do wtorku na to, żeby wejść na mój serwer i sobie tutaj wybudować gdzieś tu w okolicy kolejną pracę, oczywiście dotyczącą zwierząt, czyli zwierzę jakieś w klatce, czy w ogrodzeniu, czy w czymś. No każdy, jak widać, robi swoje ogrodzenie, nie ma tak jak w zoo, że jest ścieżka i klatka, tylko jest ulica i chałupa. Ale tak też może być, oczywiście tam jest ogrodzenie, gdzie zwierzę wystaje. No i zwierzę oczywiście jednego rodzaju, albo jedno zwierzę, tak jak Franklin, bądź ta żyrafa, albo więcej zwierząt, tak jak i też jedno zwierzę tutaj był ten bałwan, albo tak jak dinozaury tam są, trzy sztuki, tutaj w Jurassic Park też są trzy sztuki. Ale chodzi o to, żeby były trzy sztuki, że tak powiem, jednego rodzaju, czyli na przykład nie, to znaczy trzy sztuki, może być więcej sztuk nawet, ale chodzi o to, żeby zamotałam się trochę, chodzi o to, żeby było statko bądź jedno zwierzę tego samego rodzaju, czyli jeżeli statko, to nie statko na przykład lwów i pum, tylko samych lwów na przykład, tak? O to mi chodzi. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. No i taka osoba wejdzie na serwer i będzie budować właśnie figurki tych zwierząt lub tego zwierzęcia od soboty rana do wtorku wieczora. Zwykle ta sobota rano to już jest piątek, także jak tylko dostanę odpowiedź od takiej osoby, która pierwsza do mnie prześle hasło, że na pewno ma czas od soboty do wtorku, żeby budować, że nie idzie jeszcze do szkoły, nie musi wyjechać gdzieś i tak dalej, no to wtedy ta osoba właśnie dostanie ode mnie potem drugiego maila z danymi serwera, jak wejść i tak dalej. A pozostałe osoby wtedy będą wiedziały już, że już zgadła osoba, ponieważ zostanie to ogłoszone w komentarzu pod filmikiem oraz na Facebooku i na blogu i oczywiście na stronie aniapg.pl. Także bierzcie teraz myszki w łapki, no i startujcie ze zgadywaniem hasła. No i czekam na wasze zgłoszenia. To tymczasem papa do następnego odcinka. Oczywiście osoba jak wybuduje, no to następnie ja to sfilmuję i w przyszły czwartek będzie to pokazane. To tymczasem papa.